Hejka, dzisiaj przyszła kolejna nicienie, czyli robaki obłe, które są obłe, bo mają już jamę ciała, która je wybrzusza. Nicienie to naprawdę proste robaki, ale za to bardzo wytrzymałe. Często mogą żyć tam, gdzie inne organizmy po prostu nie mają wstępu. A to właśnie w głównej mierze dzięki grubemu oskórkowi, przepuszczalnemu tylko dla wody i gazów. Zaraz po nim mamy nabłonek, a potem mięśnie. Ale to już nie to samo co u bazińców. Tutaj to po prostu jama ciała usztywnia cały organizm. Te struktury, o których sobie właśnie powiedzieliśmy, tworzą wór powłokowo-mięśniowy, który tworzy pewne zgrubienia, czyli wałki hipodermalne. Są to miejsca, przez które przechodzą przewody układu wydalniczego. On z kolei składa się tylko z dwóch, ale oczywiście dużych komórek protonefrydialnych. Tworzą one przewody przypominające literę H. Podworem powłokowo-mięśniowym mamy wypełnioną płynem surowiczym pseudocelomę, czyli jamę ciała, z tym, że żadna mezodermalna warstwa nie oddziela jej od endodermalnego jelita, dlatego nie można nazwać jej celomą. Transportuje ona substancje w organizmie, a więc udaje trochę taki układ krwionośny. Odgradza ona tak samo pokrywę ciała od przewodu pokarmowego. Układ pokarmowy to w sumie rurka, ale już za to drożna. A więc mamy zarówno otwór gębowy, jak i odbytowy, a to pozwala na sprawniejsze pobieranie pokarmu. Jelito dzieli się znowu na trzy części: przednią i tylnią, wysłaną oskórkiem, oraz środkową, która bierze czynny udział w trawieniu zewnątrzkomórkowym. Organizmem steruje oczywiście układ nerwowy. Jego centrum, czyli obrączka okołogardzielowa, jak sama nazwa wskazuje, okrąża gardziel. Tworzy także pięć zgrubień, czyli zwojów nerwowych, od których odchodzą pnie nerwowe, ciągnące się wzdłuż całego organizmu. Dwa główne to grzbietowy i brzuszny. Biegną one wzdłuż ciała wałkami hipodermalnymi i są połączone takimi półpierścieniowatymi spoidłami. Są takie w kształcie półokręgów, które po prostu co jakiś czas łączą te dwa pnie nerwowe. A co z układem oddechowym? Przepuszczalny dla gazów oskórek pozwala na wymianę gazową całą powierzchnią ciała. Dodatkowo niektóre z pasożytów wykształciły sobie możliwość oddychania beztlenowego. No bo na przykład mieszkają gdzieś tam głęboko w jelitach, gdzie dostępu do tlenu po prostu nie mają. A jak wygląda rozmnażanie? Jest jedynie płciowe oraz nierzadko rozdzielnopłciowe. Na przykład u włośnia krętego zauważamy już dymorfizm płciowy, a to znaczy, że samiec i samica wyglądają już troszkę inaczej. Samiec jest troszkę mniejszy, a jeden z jego końców jest troszkę zawinięty. Czasem przejście przez larwę do kolejnego stadium rozwojowego związane jest ze zmianą żywiciela. Na przykład włosień kręty po wylęgu przechodzić do krwiobiegu, skąd dostaje się do mięśni, gdzie pomiędzy włóknami mięśniowymi potrafi przetrwać wiele lat. Następnie czeka sobie na jakiegoś drapieżnika, który to mięso zje, strawi je oraz, bo on jest o takiej otorbionej formie, tą torbę właśnie strawi, pozostawiając samą larwę, która w tym nowym jelicie, w tym nowym organizmie będzie mogła po prostu się dalej rozwinąć. Nicienie żyją w przeróżnych środowiskach. W glebie, morzach, oceanach, na całym świecie. W końcu stanowią najliczniejszą grupę bezkręgowców. Nicienie niepasożytnicze są często saprobiontami i przyczyniają się do tworzenia gleb i obiegu materii w przyrodzie. Przykładem jest węgorek octowy, który może przetrwać naprawdę kwaśnym środowisku. Może żyć na przykład w gnijących owocach, czy na przykład w occie winnym. Pasożyty roślin na ogół niszczą uprawy. Jest nim na przykład mątwik, który powoduje u buraka nadmierny rozrost korzeni przybyszowych. Dodatkowo potrafią one wytwarzać cysty, czyli przetrwajniki, i pozostając w glebie przez kilka lat, mogą zarazić później zasadzone rośliny. Wiele jest też pasożytów zwierząt, w tym ludzi. Jest to na przykład glista ludzka, której larwy w poszukiwaniu tlenu wędrują sobie przez nasze organy. Owsik ludzki, składając jaja, powoduje swędzenie. A włosień kręty, który jako otorbiona, spiralnie skręcona larwa, potrafi przetrwać w naszych mięśniach przez kilkadziesiąt lat, czekając na żywiciela ostatecznego. Nicienie już mamy z głowy,
a za tydzień zmierzymy się z pierścienicami, dlatego nie zapomnij ponownie odwiedzić mojego kanału. Także na razie. No i oczywiście nie zapomnij zasubskrybować i zalajkować mojego kanału.